Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bucardi z tej strony, w magicznym świecie trylogii, spotkania z trylogią. Dzisiaj odcinek numer 4, czyli wstęp i symbolika. Pamiętaj, że wszystko to, co dzisiaj opowiem Ci w tym spotkaniu, to jest tylko maleńka część. Dla tych wszystkich osób z Was, które widzą więcej, czują więcej, inspiracja. Co jeszcze znajdziesz w tym czwartym rozdziale trylogii, o czym dzisiaj nie wspomniałam? I pamiętaj, że w niedzielę o godzinie 21 na moim kanale YouTube mamy spotkanie na żywo, gdzie czytam ten konkretny rozdział, który dzisiaj omawiam, łącznie z efektami specjalnymi, a jeżeli nie chcesz czekać na premierę albo chcesz ją obejrzeć później, po czasie lub korzystać z jakichś innych niespodzianek i możliwości, to zerknij sobie teraz do opisu tego filmu i tam jest link do dostępu premium. Dostęp premium jest na mojej stronie bucardimaria.com. Mamy dwa dostępy premium. Jeden do ceremonii, czyli naszych spotkań typowo rozwoju duchowego w czwartki, a drugi dostęp premium jest do trylogii. I ten dostęp do trylogii gwarantuje Ci, że możesz słuchać i oglądać kiedy chcesz, wcześniej albo później. Niesamowite spotkania, na które z głębi mojego serca Cię zapraszam. Pamiętaj, że trylogia jest dziełem mojego życia. Zawarłam tutaj całą moją wiedzę z tej inkarnacji, która jest dla mnie ostatnią inkarnacją na Ziemi, ale również wielu poprzednich. I czym osiągasz wyższy poziom Twojego rozwoju osobistego czy duchowego, to znajdziesz w tej książce więcej ukrytego sensu. Czyli możesz zacząć po prostu jak zwykłą powieść, a możesz po jakimś czasie wrócić do tej książki i zobaczysz, że jest tam dużo, dużo więcej. Pamiętaj również o tym, że ta książka będzie wkrótce dostępna do zakupu, również w wersji drukowanej, nie tylko e-booka, jak jest to w tym momencie, i będzie ją można postawić na półce i korzystać z niej, kiedy tylko chcesz. Wszystkie linki będą tak jak teraz w opisie, tak zawsze wrócisz na tą stronę premium i tam będzie również link do zakupu książki. A teraz z głębi mojego serca zapraszam Cię na dzisiejsze spotkanie. Czwarty rozdział trylogii nosi tytuł Nocne sekrety i jest jednym z tych krótszych rozdziałów, ale mimo tego tak ukryłam w nim również pewne tajemnice i coś pomiędzy wersami. I z głębi serca zachęcam, jak zwykle, wszystkich moich czytelników i słuchaczy, aby nie sugerować się tylko tym, o czym opowiadam w wywiadach, ale również odnaleźć to, o czym nie wspomniałam, nie mówiłam i może podzielić się tą treścią w komentarzu. W czwartym rozdziale chciałabym zwrócić uwagę czytelników przede wszystkim na sam początek, gdzie hrabia de Revelyon przejmuje nowe obowiązki. I co robi w tym momencie? Naturalnie przeorganizował całą swoją armię przyboczną, czyli całych sobie podległych rycerzy, całą ochronę osobistą księżnej według swoich zasad i swoich reguł. I dla nas jest to bardzo ważne, gdy bowiem obejmujemy nowe stanowisko, zmieniamy miejsce zamieszkania, otwiera się dla nas coś nowego, przed nami nowe możliwości, to zawsze tym pierwszym krokiem jest to, aby zorganizować wszystko według swoich zasad, według swoich konkretnych planów, jak chcemy w coś wchodzić, co chcemy zrealizować, aby utrzymać ten fokus na cel, o którym często mówię na naszych ceremoniach. Tak, w czwartym rozdziale mamy niesamowity moment inicjacji, wystawienia hrabiego de Revelyon na próbę. Księżna Margaret de Rance stawia go w bardzo trudnej sytuacji, gdzie
On musi podjąć mądre, konkretne decyzje. I to jest również dla nas taka wskazówka, że jeżeli my zaczynamy coś nowego albo poznajemy nową osobę, to zawsze jest to taki czas testowania się wzajemnie. Na ile mogę na kimś polegać? Co jest ważne w tym naszym związku albo w tym nowym etapie naszej dalszej podróży? I to jest niezwykle ważne w tym właśnie czwartym rozdziale, że ten proces inicjacji, próba, jak on się zachowa, jaką decyzję podejmie, i oboje jak gdyby stają pod taką niewiadomą, ponieważ hrabia de Rivelion do samego końca rozdziału nie wie, jak zareaguje Margaret de Rance na odrzucenie pewnych jej propozycji. Natomiast Margaret de Rance również nie wie, jak będzie się to dalej rozwijać, czyli jak hrabia de Rivelion podejdzie dalej do tych konkretnych dni, konkretnych zadań, po tym, jak wystawiła go na próbę. Czy nadal będzie lojalny, czy nadal będzie szlachetny, czy też coś zepsuje się w tych ich wzajemnych stosunkach. Czyli w tym rozdziale jest to niezwykle ważne, to testowanie się wzajemnie i ta inicjacja, czyli próg inicjacji. Każdy z nas w życiu staje przed takim progiem inicjacji, gdzie stają przed nami jakieś ważne wyzwania życiowe i musimy stawić im czoła. I po każdym takim progu inicjacji jesteśmy mądrzejsi, mamy większy zasób doświadczeń i również wiemy mniej więcej już, co na czym polega. Dlatego te etapy inicjacji, zarówno na drodze rozwoju osobistego, jak i rozwoju duchowego, jak i w tych starych kulturach, były niezwykle ważne, żeby sprawdzić, na jakim jesteśmy poziomie i ewentualnie przejść na wyższy poziom albo zostać na tym, w którym jesteśmy. Tak, to jest zabawna taka sytuacja ich dyskusji, w której hrabia de Rivelion radzi księżnej de Rance, że przed tą nadciągającą burzą wartałoby zostać w bezpiecznym miejscu i przeczekać tą nawałnicę. To jest jego mądre posunięcie, gdzie wskazuje na niesamowitą wręcz taką mądrość wynikającą z doświadczeń życiowych, ale również tą troskę o jej bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo tego wszystkiego, co zostało skierowane pod jego skrzydła. Jednak Margaret ignoruje to, bo jest to znów z jej strony takie pokazanie, kto tutaj rządzi, kto w rzeczywistości ma coś do powiedzenia. I gdy nie zgadza się na zostanie w bezpiecznym miejscu, jak gdyby naraża cały ten konwój, cały ten orszak na niesamowite niebezpieczeństwo. I gdy te koła wozów grzęzną w błocie i księżna Ulrys z taką niecierpliwością pyta, czy już zostaną na noc w tym miejscu, to hrabia de Rivelion odpowiada jej tak dosyć szarmancko, ale również że jest w tym ironia, że jeżeli sobie naprawdę tego życzy, to możemy tutaj zostać na noc w tym błocie, w tych mokradłach i w tym padającym deszczu. Jednak ta symbolika błota, że coś ugrzęzło w błocie, że wóz ugrzęzł w błocie, jest dla nas niesamowicie ważna. Bo czasami jest tak, że ignorujemy te głosy wyższe, te potrzeby naszego anioła stróża i idziemy niewłaściwą drogą, drogą, która prowadzi nas do niebezpieczeństwa, która prowadzi nas na manowce. I tutaj w tym rozdziale to jest tak troszeczkę wskazane, że czasami ten anioł stróż mówi do nas: zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu, albo zmień drogę, albo zwróć szczególną uwagę na to czy na to, a my ignorujemy jego głos, kierowani tym naszym ego, a właśnie, że pójdę, a właśnie, że sobie poradzę, a nie słyszę tego, a właśnie, że chcesz dojść szybko do celu, albo wystawić siebie na niebezpieczeństwo. I wtedy może dojść do takiej sytuacji, tego ugrzęźnięcia w błocie, w mokradłach. Te osoby, które biorą udział w czwartki w naszych ceremoniach, czyli w tych typowych spotkaniach z wyższego poziomu już rozwoju duchowego, one wiedzą, co to dokładnie oznacza.
mokradła, grzęzawiska, to bagno, to błoto, w które często również próbują nas ściągnąć jakieś osoby, które same z tego błota nie chcą wyjść i denerwuje je to, że osiągamy sukcesy, że realizujemy nasze marzenia, to próbują nas w to swoje bagienko ściągnąć. Tutaj właśnie ta symbolika jest bardzo, bardzo ważna w tym momencie. Sam hrabia de Rivellon. Dlaczego Margaret jest nim zauroczona? No myślę, że to jest ta odpowiedź również na to pytanie, które pojawiło się w jednym z wcześniejszych wywiadów. Dlaczego hrabia de Rivellon zawsze otoczony jest wianuszkiem kobiet? Co w nim jest takiego konkretnego, takiego szczególnego, że nawet czytelniczki, czytając trylogię, odczuwają do niego taką niesamowitą sympatię? Jestem pewna, że gdyby każda z czytelniczek spotkała go na swojej drodze, to straciłaby aby dla niego serce. I to już może w pierwszym kontakcie. Dlaczego tak jest? Dlaczego również Margaret traci dla niego serce? Oczywiście historię rodziny de Rance poznaliśmy w tej pierwszej części trylogii już w takich mniej więcej najważniejszych aspektach i wiemy, że chodzi tutaj o władzę. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi albo o władzę, albo o pieniądze. I Margaret de Rance, znając tą przepowiednię, wie, że musi dojść do połączenia energii żeńskiej i energii męskiej. I dopiero ten proces tej wewnętrznej alchemii, transformacji spowoduje, że jedna ze stron będzie sprawowała władzę i będzie dalej jak gdyby kierowała całym księstwem. Więc ona ma pobudki typowo egoistyczne, aby osiągnąć swoje cele, czyli władzę, ale mimo tego, gdy spotyka hrabiego de Rivellon, to jego urok ją całkowicie, tak brzydko mówiąc, zwala z nóg. Jak wiele, wiele kobiet, które miały z nim do czynienia. Dlaczego tak jest? Ponieważ hrabia de Rivellon jest niesamowicie szlachetny, takim jest nie tylko mężczyzną bardzo przystojnym, młodym mężczyzną, dobrze zbudowanym, ale również ma on w sobie coś takiego, co moglibyśmy nazwać urokiem osobistym, niesamowitym urokiem osobistym. Taka osobowość, która po prostu porywa gdzieś do innej przestrzeni. Jednocześnie hrabia de Rivellon jest mężczyzną, który zawsze wie, jak się zachować i ta jego szlachetność, lojalność i szczerość jest po prostu czarująca. Może oczarować każdą kobietę. Czy można go porównać do Kasanowy? Tak, to pytanie również już na nie odpowiadałam. Moim zdaniem nie. Dlaczego? Ponieważ Casanova był typowo artystą. Dla niego było ważne, aby opanować do perfekcji sztukę uwodzenia. Gdy czytamy jego dzieła i wchodzimy w to głębiej, to wiemy, że dla niego uwodzenie było sztuką. Wykorzystywał wszystkie możliwości, które stają do jego dyspozycji, aby typowo uwieść i, tak brzydko mówiąc, zaliczyć kolejną kobietę. Czyli pobudki Casanowy były bardziej takie czegoś doświadczyć, coś konkretnego znowu odhaczyć. Taki kolekcjoner, który zbiera do swojej kolekcji kolejne kobiety i przede wszystkim wykorzystuje siłę słowa, gestykulację po to, aby konkretnie uwieść. Natomiast hrabia de Rivellon jest to jego osobowość, to jego sposób bycia, ta jego szczerość, ta jego otwartość jest tak niesamowita, że ten efekt uwodzenia jest jak gdyby efektem ubocznym. Jednocześnie Casanova całą swoją sztukę uwodzenia, można powiedzieć, opierał troszeczkę na fałszu, czyli mówił kobietom to, co chcą usłyszeć. Tak kierował nimi, żeby wpadały w jego sieć. Natomiast hrabia de Rivellon jest mężczyzną, który jest bardzo szczery i jednocześnie wie, jak się zachować i w każdej kobiecie widzi tą jej indywidualność i tą jej niepowtarzalność.
I to widzimy w czasie na przykład tego pierwszego momentu, gdy Mariam eskortuje do twierdzy Sarons, później przejeżdżają do twierdzy Sarons i w tym pierwszym momencie, gdzie hrabia de Rebellion eskortuje ją przez dziedziniec, jest jego podopieczną, mają dostarczyć w bezpieczne miejsce i dla Mariam jest to takim szokiem, że tyle kobiet wybiega mu naprzeciw i każda dostaje buziaka i każda dostaje klaps i z każdą zamienia kilka słów, jakby te konkurentki nie widziały się wzajemnie. Bo to jest właśnie osobowość hrabiego de Rebellion, że mimo tego, że wiele kobiet jest nim zainteresowanych, zafascynowanych, straciło dla niego serce, to jednak potrafi tak z każdą rozmawiać, tak z każdą w jej towarzystwie się zachowywać, że ona czuje się tą jedyną i niepowtarzalną. I to nie jest u niego coś, co jest wyuczone, coś, co jest sztuczne, coś, co jest opanowane do perfekcji, aby osiągnąć cel. U niego jest to po prostu efekt uboczny jego osobowości. Tak, hrabia de Rebellion jest stosunkowo młodym mężczyzną na to stanowisko, które sprawuje. I to zarówno w Sarons, jak i później w księstwie Ulris. Dlaczego tak jest? Ponieważ pochodzi z bardzo dobrej rodziny, szlacheckiej rodziny, czyli dobre urodzenie, dobre wykształcenie, ale jednocześnie również ta szczerość, otwartość i takie coś w jego charakterze, co daje zarówno władcy Sarons, czyli Arturowi de Leys, jak i księżnej Ulris, Margaret de Rons, to odczucie, że gdyby się nawet świat walił, to moje życzenie jest rozkazem. To moje życzenie będzie spełnione. To, czego pragnę, zostanie idealnie wykonane. I widzimy to przepięknie w tym momencie, gdzie hrabia de Rebellion jest już w Ulris, w tym rozdziale o tytule Rubiny na śniegu, gdzie Margaret de Rons mówi mu to bardzo dosadnie, że jest zaskoczona tym zachowaniem, tą jego troską o jej bezpieczeństwo, bo jego poprzednicy woleli wino z jej piwnic niż to, żeby się o nią troszczyć. Więc tu już widzimy również tą szlachetność, ale również tą obowiązkowość, tą taką niesamowitą obowiązkową. Jeżeli to jest moim zadaniem, jeżeli to jest do wykonania, to to wykonuję. I to widzimy również w tym właśnie czwartym rozdziale, bo przecież zanim hrabia de Rebellion spotka się z księżną Ulris w jej namiocie, to dopina wszystko na ostatni guzik. Już wszyscy smacznie chrapią po kątach, już wszyscy są opanowani tym momentem odpoczynku, już każdy sobie coś tam wypił, coś tam zjadł, a on ani nic nie wypił, ani nic nie zjadł, tylko do samego końca zapina wszystko na ostatni guzik. Nadzoruje konie, wozy, czy wszystko jest idealnie, jak wygląda prowiant, jak wyglądają przygotowania. Wszystko dopiero gdy jest w 100% zakończone, to wtedy ma ten czas dla siebie. I to jest coś, co myślę, że każdy człowiek, kto kogoś zatrudnia w jakikolwiek sposób, czy w dzisiejszych czasach jako pracownika w biurze, czy kogoś również do ochrony, czy jakąkolwiek inną osobę, to myślę, że to jest takie najważniejsze, że zawsze możemy na tej osobie polegać, że wiemy, jeżeli napiszemy do tej osoby, zadzwonimy, że coś jest ważnego do zrealizowania, to ta osoba jest na to gotowa. I myślę, że każdy, kto kogokolwiek zatrudnia, nie cierpi, tak brzydko mówiąc, osób, które coś przeciągają w czasie, które gdy do nich zadzwonimy, bo coś jest ważnego, to one teraz nie mają czasu, bo one już mają weekend. I to tak jak w dzisiejszych czasach, tak i w czasach trylogii jest dokładnie tak samo, że osoby, które są punktualne, obowiązkowe, lojalne, szlachetne, wiedzą jak się zachować i wiedzą, co jest w ich zakresie, ich działania i wykonują to z takim niesamowitym zaangażowaniem, są po prostu na miarę złota. I tak właśnie
Zarówno Arthur de Lays, jak i księżna Ulrich Margaret de Rance tak sobie właśnie cenią hrabiego i w pewnym momencie jest on ich taką prawą ręką, takim niesamowicie zaufanym, wręcz przyjacielem, kimś, na kim zawsze możemy polegać. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Pamiętaj również o tym, że pod każdym filmem jest okienko opisu. W tym opisie znajdziesz wszystkie ważne linki do tych tematów, które omawiam w konkretnym filmie, które dzisiaj poruszyłam, ale również do innych miejsc, gdzie znajdziesz dodatkowe treści. Tak, w tym rozdziale widzimy również tę perfekcję u samej księżnej Ulrich. Widzimy to również w kolejnych, nowych rozdziałach, że jest ona idealnym przywódcą, idealnie działa strategicznie, ale tutaj jest to dla nas także wskazówka. Księżna Ulrich Margaret jest idealnie przygotowana do podróży, czyli wszystko jest na miejscu, wszystko jest zapakowane na wozach, niczego nie brakuje. I to jest dla nas przesłanie, że jeżeli my wybieramy się w podróż, gdziekolwiek, jakąkolwiek podróż, symbolicznie również podróż naszego życia, nowy etap podróży, to tak jak omawiam to na naszych ceremoniach w czwartki, gdzie występuje symbolika 7, czyli ta tarotowa siódemka Rydwan, to dokładnie chodzi o coś takiego, że jeżeli wyruszamy w podróż, to należy się do tej podróży dobrze przygotować. Jeżeli zaczynamy nowy etap naszej życiowej podróży, tak to nazwijmy, czyli jakiś nowy etap realizacji naszych marzeń, naszych pragnień, to również jest to takie ważne, aby wszystko było przygotowane. Żeby nie wyruszać w podróż bez przygotowania, bo wtedy okazuje się, że po drodze nam koło może odpaść, że nam czegoś brakuje, że nie dojdziemy do celu, nie dojedziemy do tego celu tak, jak żeśmy sobie to planowali. Zielone oczy hrabiego de Revelion, tak? Hrabio de Revelion ma dokładnie ten sam kolor oczu, co Mariam Salis, czyli główna bohaterka w powieści. I dlaczego akurat zielony kolor? No myślę, że tutaj każdy jest w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli interesuje się symboliką koloru oczu. Wiemy, że oczy to zwierciadło duszy, ale również wszystko w naszym wyglądzie ma szczególne znaczenie, że nasza dusza, przychodząc tutaj na ten świat, do tej konkretnej inkarnacji, przyniosła ze sobą nie tylko tą misję, powołanie, talenty konkretne, ale również wybiera sobie wygląd. Konkretny wygląd, gdzie wszystko ma swoje znaczenie. Oczywiście pomijam tutaj rzeczy, które powstają w naszym ciele jako objawy psychosomatyki. Czyli po pewnym czasie możemy mieć, nie wiem, duży nos, albo maleją nam usta, albo malują nam jakieś inne części w ciele albo rosną i tutaj typowe objawy psychosomatyczne, to pomijam, bo to nie jest akurat tutaj miejsce na to, żeby o tym mówić, ale ten konkretny wygląd, czyli struktura włosów, kolor oczu, kolor skóry, jak mniej więcej to wszystko w naszym ciele wygląda, to żeśmy przynieśli ze sobą. I osoby, które interesują się kolorem włosów, tutaj zapraszam na mój podcast, który jest również obecny na kanale YouTube wśród filmów o kolorze włosów, jakie ma znaczenie, ale kolor oczu dokładnie w ten sam sposób. Czyli oczy są zwierciadłem duszy i mówią nam bardzo dużo o właścicielu. Dlatego, gdy widzimy ten prawdziwy kolor oczu, no oczywiście pomijam już sytuację, gdzie teraz są szkła kontaktowe i można sobie każdy kolor oczu jak gdyby założyć, który nam w danym momencie odpowiada, ale ten naturalny kolor oczu mówi nam bardzo dużo o charakterze, osobowości, o tym,
co w tym człowieku może się pojawić, jakie będzie miał zachowania. I ten zielony kolor oczu jest najrzadszym kolorem występującym na Ziemi, dlatego muszę przyznać, że cieszę się, bo sama mam zielony kolor oczu. I jeden z tych najrzadszych tutaj wśród ludzkiej rasy. I zielony kolor oczu mówi nam przede wszystkim o zdolnościach wyższych, ale chyba najważniejsze przesłanie to jest empatia. To jest odczuwanie, współczucie, ale także otwartość. Otwartość na innych ludzi, ale także na inne istoty. Również to taka obowiązkowość, taka szlachetność, takie to wszystko, co widzimy w naszym bohaterze, w hrabim de Revelion, czyli to, że potrafi sobie poradzić w każdej trudnej sytuacji i podjąć tą właściwą decyzję. Ten kolor oczu jest bardzo ważny, ponieważ ten kolor oczu mówi również o ludziach, którzy mają tą empatię, czyli potrafią się troszczyć o innych, potrafią się troszczyć o ziemię, potrafią się troszczyć o inne istoty. I widzimy to w całej trylogii, że hrabia de Revelion troszczy się nie tylko o to wszystko, co ma pod swoimi skrzydłami jako dowódca, ale troszczy się również o swoich rycerzy, ale troszczy się także o główną bohaterkę, o Mariam, troszczy się o swojego przyjaciela, o wszystkich się troszczy, wszyscy są dla niego ważni. Dlatego ten kolor oczu. Mógłby być kolor oczu inny, brązowy, niebieski, ale wtedy nie pasowałby do jego charakteru. Również z głębi mojego serca dziękuję i zachęcam wszystkie osoby, które widzą więcej i czują więcej, aby odszukały w tym konkretnym rozdziale jeszcze więcej ukrytej symboliki i podzieliły się tym w komentarzu. Również jeżeli są jakiekolwiek pytania do tego wywiadu, coś może było niezrozumiałe, również zachęcam, aby napisać w komentarzu, ponieważ bardzo często zaglądam w te komentarze i odpowiadam na wszystkie pytania. Tak, do zobaczenia w niedzielę. W niedzielę kolejny odcinek czytania trylogii, czyli ten czwarty rozdział będę czytać w niedzielę, łącznie z efektami specjalnymi, jak zwykle, ale oczywiście wszystkie osoby, które chcą mieć dostęp do tych wcześniejszych spotkań, bo je może przegapiły, albo chcą mieć wcześniej dostęp do tych nowych spotkań, całego archiwum, zachęcam, aby przejść sobie do okienka opisu. Tam jest link do dostępu premium do trylogii i gdy mamy dostęp premium, to można oglądać coś wcześniej, później, kiedy chcemy. Nie trzeba być punktualnie w niedzielę. A te osoby, które chcą oglądać bezpłatnie, naturalnie w niedzielę na moim kanale YouTube o godzinie 21:00 czasu polskiego startuje kolejny nowy odcinek.